przyjemność sprawiają ci podróże po najodleglejszych krainach naszego kontynentu? Gustujesz w szlachetnym winnym napoju? A może chciałbyś, pomimo związanych z zarazą ograniczeń, przeżyć zapierającą dech w piersiach przygodę wespół z przyjaciółmi? Jeśli tak, to Krew i Wino, gra bez prądu, jest właśnie dla ciebie. Prostota mechanik zaczerpniętych z Landlord Game w połączeniu z doborowym towarzystwem, którego przy tego typu grze zabraknąć nie może, gwarantuje kilka chwil wypełnionych śmiechem, radością wygranej, ale potencjalnie też i gorzkim smakiem porażki. Handel winem to jednak niełatwy kawałek chleba, a jest on tym trudniejszy, że masz godnych siebie konkurentów, swoich znajomych, którzy z pewnością nie przepuszczą okazji, by dorobić się na handlu krwistym trunkiem małej fortuny. Niestety, w tym fachu jest miejsce tylko dla jednego prawdziwego rekina biznesu. Kupuj więc stocznie, zawiązuj spółki handlowe, wykup prawa do bicia monety. Możliwości, by zdominować konkurencję, jest tak wiele. Jednak czy uda ci się wysunąć na prowadzenie w tym niewybaczającym błędu wyścigu? Sprawdź przy najbliższej okazji. Potrzebujesz tylko kilku znajomych i dobrej atmosfery. Tak na marginesie, skoro już o atmosferze mówimy, to wspomnę tylko, że do zaprowadzenia odpowiedniego nastroju do gry może przydać się butelka węgrzyna.